Witam. Dzisiaj przedstawię Wam ranking antagonistów w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, to są moi wspierający, którzy dla nikogo nie są antagonistami, bo są tak kochani i dobrzy. Słowem wstępu. Przez kilka tygodni na karcie społeczności moi widzowie odrzucali najgorszych antagonistów do momentu, aż nie został najlepszy. Oczywiście oceniamy tutaj to, jak ludzie postrzegają antagonistów, a nie to, jak silni są. Standardowo już przedstawię Wam zarówno swoją topkę, jak i tą Waszą. W tej topce uwzględniałem tylko te bardziej znaczące postaci dla serii, olewamy osoby pokroju Mizuki. Także bierzemy pod uwagę tylko pierwsze Naruto i Naruto Shippuden. To tyle, zaczynamy. Otrzymał około 1700 głosów, co dało 28%. Zaspoileruję Wam już na początku, ale to nie będzie boleć, ponieważ można się tego spodziewać. Mianowicie trzy kolejne postacie to reszta czwórki dźwięku. W przypadku Jirobo doskonale wiem, dlaczego tutaj się znalazł, a to dlatego, że cała czwórka dźwięku jest dość średnia, a sam Jirobo najmniej się wypowiadał. Nie wiemy o nim praktycznie nic i może wydawać się po prostu nudny, ale dla mnie, pomimo że czwórka dźwięku też jest nisko, to Jirobo z jakiegoś powodu lubię najbardziej. Może po prostu dlatego, że walka Jirobo vs Choji podobała mi się. U mnie trafił on na 19 pozycję, ale szczerze mówiąc nie mam nic na jego obronę. Otrzymali około 1200 głosów, co dało 30%. Bracia Sakon i Ukon są według mnie najgorsi z całej czwórki i u mnie zajęli 22 miejsce. Szczerze mówiąc, pomimo że byli dość silni, to bardziej mi przypominali takich, którzy uważają się za kozaków, a nie było zbytnio czego na pokrycie ich dumności. To tak jak w poprzedniej pozycji, być może jest też tak dlatego, że nie przepadałem za Kibą nigdy, więc finalnie dla mnie ta walka była najnudniejsza. Trzeba tutaj zaznaczyć, że mówię to z pamięci. Oglądałem ten ark dawno temu, być może po rewatchu zmienię zdanie, choć wątpię. Otrzymał około 1100 głosów, co dało 34%. Zgadzam się w pełni z tym, że Kidomaru powinien być przed Sakonem i Ukonem, ale jeśli mam być szczery, to on także mnie nie porwał jakoś szczególnie. Raz, że nienawidzę pająków. Dwa, że to także w sumie jak każde z czwórki dźwięku kozak świecia w realu, wiecie już co? Nie wyglądał ciekawie, jego umiejętności też nie porywały, do tego przegrał z Nejim, gościem, co na dystans jest bardzo słaby. Wspominam cieplej tą walkę niż poprzednią, ale to nie jest jakaś wielka różnica, max pół stopnia Celsjusza. U mnie zajął on 21 miejsce. Otrzymało około 1100 głosów, co dało 35%. Może zabrzmieć to seksistowsko, ale aż dziwne, że antagonistka w Naruto jest tak wysoko. Ale spokojnie, chodzi mi tutaj o to, że Kishimoto nie jest najlepszy w pisaniu żeńskich postaci. W każdym razie, tak jak już mówiłem przy Jirobo, dla mnie on był najciekawszy z czwórki dźwięku, ale Tayuya stoi zaraz bliziutko za nim. Wydaje się być silną postacią, choć miała słabego przeciwnika, ale też jej umiejętności były dość nietypowe, bo w końcu walka za pomocą fletu? No raczej tego byśmy się nie spodziewali, ale nie powiem, żeby było to jakieś najgorsze. Stawiam ją na 20 miejscu, ale nie ma u niej tego czegoś, jest po prostu okej. Otrzymała około 1000 głosów, co dało 25%. Wiecie co? Dla mnie jest to najgorsza antagonistka, jaka kiedykolwiek istniała, dlatego u mnie zajęła 24 miejsce. Jej historia była dla mnie w ogóle nieciekawa i można powiedzieć, że niby od niej wszystko się zaczęło, ale Kaguya ani dobrze nie wygląda, ani nie ma żadnej ciekawej osobowości, wydaje się być bardzo pustą postacią, do tego uber silną na papierze i pomimo, że pokazała sporo pod względem potęgi ninjutsu, to przynajmniej mnie to praktycznie ani przez chwilę nie porwało. Zachowywała się też bardzo głupio, powstała dzięki Madarze, a więc powinna być jego upgrade'em, prawda? No, jak widać nie, był to potężny spadek jakości, gdy zamiast solidnej postaci jaką był Madara, dostaliśmy ją. Taka jest moja opinia. Otrzymał 915 głosów, co dało 28%. Ja również umieściłem go zaraz za Kaguyą, bo jest on dosłownie fizyczną wolą poprzedniczki. I powiem wam, że zdanie o Zetsu zmieniło mi się o 180 stopni w momencie tak jak naprawdę rozbudowali jego historię, bo przedtem był dla mnie zagadką i nawet ciekawym stworzeniem. To jak rozmawiał z drugą połówką, jak był taki bezduszny, pomimo że wydawało się, że nie posiada on żadnych umiejętności. No i był on całkiem spoko, aż do momentu jak zrobili z niego klony, które były bezużyteczne.
społeczne, czy okazało się, że to on próbował przez 1000 lat wskrzesić Kaguję. Sam moment zdrady Madary mi się podobał, wygląda to bardzo dobrze moim zdaniem, ale biorąc ogólną historię, nie zasługuje on na nic poza 23 miejscem w mojej topce. Otrzymał 748 głosów, co dało 27%. Wiadomo, to wy wybieracie miejsce, ale dla mnie osobiście krzywdzące jest stawianie naprawdę tak ciekawej postaci tak nisko. Zawsze myślałem, że Kimimaro jest lubiany, ale jak się okazuje, jest tak sobie. W każdym razie Kimimaro jest dla mnie świetny prawie pod każdym względem. Jego umiejętności zarówno mnie obrzydzały jako dziecko, bo wyciąganie kości z ciała wykręcało mnie przed komputerkiem, ale jednocześnie było to epickie. Wygląd tej postaci jest też całkiem nietypowy. Jego osobowość też jest super. Gość w przeciwieństwie do czwórki dźwięku potrafił naprawdę dużo. Jest uber silny jak na czas, w którym został pokazany, a do tego jest po prostu spokojnym człowiekiem. Dobrym chłopcem, który stał po prostu po drugiej stronie. Co do jego historii, to średnio ją pamiętam, co prawdopodobnie oznacza, że nie powala ona. W każdym razie ja go umieściłem na miejscu 14. Otrzymała 589 głosów, co dało 23%. Naprawdę, póki nie zrobiłem tej odrzucanki, nie miałem pojęcia, że jest tyle osób, które stawiają Konan wyżej niż Kimimaro, a moim zdaniem jest pomiędzy nimi przepaść. Ogólnie, o ile pani Origami ma także ciekawe umiejętności, wręcz niepowtarzalne i widowiskowe, a do tego całkiem spoko wygląd, to niestety nic poza tym. Konan jest kolejną kobietą w Naruto, która istnieje dla innego mężczyzny. Ponownie, brzmi to źle, ale to nie ja wymyślałem fabułę Naruto. W każdym razie, gdyby nie Nagato i Yahiko, Konan by nie istniała. Moim zdaniem same umiejętności nie wystarczą, żeby być dobrą postacią, a Konan jest po prostu podobnie jak Kaguya, taka pusta, bez własnego ja, a szkoda, bo potencjał był. U mnie znajduje się ona na 18 miejscu. Otrzymał 853 głosy, co dało 31%. Jest to tak naprawdę drugi antagonista z serii, który się jakkolwiek wyróżnia i prawdopodobnie dlatego jest tak wysoko, ale nie można mu zabrać tego, że jest rzeczywiście ciekawy, nietypowy, no i ma spoko Kekkei Genkai, które też robi robotę. Do tego ma smutne backstory, które później będzie wiele razy powielane, aczkolwiek wtedy, gdy nam to pokazano, było mocne. I w mojej topce on także zajął zasłużone 16 miejsce. Otrzymał 633 głosy, co dało 24%. Jest on jedną z najsłabszych osób w Akatsuki, jest też głupkowaty, ale jak sama siła nie czyni Kaguyi dobrej, tak moim zdaniem bycie najsłabszym z bardzo silnych nie czyni Hidana słabym antagonistą. Oczywiście jego motywy były jakie były, nie takie poważne jak niektórych innych, ale jak dla mnie jest on dość ciekawą i specyficzną postacią, wybijającą się na tyle, że ja sam go umieściłem na 11 miejscu. Rozumiem jednak, dlaczego stawiacie go tak nisko, a ja sam nieco zmieniłem o nim zdanie dopiero, gdy zrobiłem filmik o Jashinizmie. Prawdopodobnie stąd u mnie miejsce prawie w pierwszej dziesiątce. Otrzymał 641 głosów, co dało 22%. Cieszę się, że postawiliście go przed Hidanem, szkoda tylko, że tak nisko, ale znowu to jest mocno subiektywne. Jak dla mnie Kakuzu pokazał się dość średnio w anime, to prawda, aczkolwiek mam do niego taki jakiś sentyment i naczytałem się trochę o nim więcej, na tyle, że zamierzam mu poświęcić cały odcinek z opisu jego historii i umiejętności, także pytajcie o to w nowym roku, widzowie, przypominajcie mi. W każdym razie Kakuzu jest tak jak w sumie całe Akatsuki, bardzo unikalny, silny, no i ma swój badassowy charakter, a do tego ten głos. No ciężko się nie zakochać w takim patusie łasym na hajs. Ja go umieściłem na miejscu 9. Otrzymał 742 głosy, co dało 32%. Od razu powiem, że u mnie Kabuto otrzymał miejsce 15. Nie jest to wielka różnica względem waszej topki, ale smutno, że został umieszczony przed takimi personami jak Hidan, Kakuzu czy Kimimaro. Kabuto jest to znowu, moim zdaniem, ciekawa postać tylko w pierwszej serii, gdzie był badassem, szpiegiem i świetnie się z tym krył, pomimo że mógł tam z łatwością zmasakrować innych kilkoma ciosami. Jakbyśmy mieli oceniać tylko pierwszą serię, to stałby on naprawdę wysoko. Niestety Shippuden go psuje, a nie poprawia, choć wiem, że niektórzy mają inne zdanie. Cała wojna w Shippudenie to była jak dla mnie jedna wielka pomyłka. Edo Tensei to odgrzewany kotlet, a historia Kabuto była miejscami dobra, ale jak dla mnie mało satysfakcjonująca.
Otrzymał 593 głosy, co dało 26%. Ja nigdy nie uważałem Zabuzy za super mega świetnego antagonistę i po Rewatchu to się nie zmieniło jakoś bardzo. Przypomniałem sobie jego postać i podobało mi się u niego na pewno to, że grał twardziela, ale nim nie był. W kwestii umiejętności jakoś bardzo mnie nie porwał, ale za to zamknięcie jego historii było świetne. Jeśli chodzi o moją topkę, to ja go postawiłem za Haku, czyli Zabuza jest na miejscu 17. Jest on oczywiście bardziej złą, zdecydowaną osobą niż Haku. Powiedziałbym, że jest bardziej antagonistą, choć to zdanie nie jest poprawne, ale raczej wiecie, o co mi chodzi. Jednak to Haku bardziej mnie porwał, a Zabuza jest przehypowany pod tym względem, że ostra nostalgia tutaj wlatuje. Jako pierwszy taki antagonista robił robotę, ale patrząc na pierwszą i drugą serię, moim zdaniem nie powinien stać tak wysoko. Otrzymał 702 głosy, co dało 26%. Wiele razy już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Deidara mnie do siebie nie przekonał, a wiem, że mam mnóstwo fanboyów. Co ciekawe, da się znaleźć podobne cechy u niego jak u Hidana. Obydwaj są głośni, głupkowaci nieco, choć nie są głupi, są charakterystyczni, to Hidan podoba mi się bardziej, nie wiem czemu. Brondas u mnie zajął miejsce 12, ale wiecie, to jest mocno subiektywne, jak ktoś odbiera daną postać. Mi nie przeszkadza, że Deidara robił to, co robił, trochę dla zabawy, trochę dla sztuki, ale cóż, nie jest tak dobrze zbudowaną postacią jak reszta. Otrzymał 451 głosów, co dało 30%. Widzieliśmy kilka stron tej postaci, zarówno dziecka szukającego nienawiści, ale będącego jeszcze dobrym człowiekiem, później stał się zły i był taki przez większość serii, aż później znów wrócił do bycia dobrym. W każdym razie, oglądając pierwszy raz Naruto, byłem zbyt młody, by to zrozumieć, ale Sasuke jest bardzo dobrze napisaną postacią. Jego motywy są uzasadnione, a pochłaniająca go nienawiść jest zarówno sprawką Sharingana, jak i jego samego nastawienia do życia. Można by mówić o nim bardzo długo, z racji, że jest on jedną z dwóch głównych postaci, ale każdy zna postać Sasuke i ma na jego temat jakieś zdanie. W mojej topce zasługuje on na 8 miejsce. Otrzymał 732 głosy, co dało 30%. Jest to kolejna postać, z którą bym się nie zgodził na tym miejscu. Oczywiście Sasori był dobrze napisaną postacią, choć jego walka z babcią Chiyo i Sakurą była strasznie przeciągnięta, przez co ciężko zapamiętać każdy aspekt jego postaci i jest to spory cios dla niego moim zdaniem. Gdyby skrócić tą walkę, bardziej pokazać jego historię, myślę, że lalkarz by sporo zyskał. To wszystko jest mocno subiektywne, a u mnie staje on na pozycji 13. Był spoko antagonistą, ale jakoś bardzo mnie nie powalił. Otrzymał 796 głosów, co dało 36%. Kisame jest naprawdę spoko postacią, jest pewny siebie, ale też jest silny, więc to do siebie pasuje. Do tego ma same Hadę, która też robi sporą robotę w tym, że się go lubi. Także był lojalny do samego końca, co się ceni, jednak tak naprawdę myślę, że głównym czynnikiem, jaki działa na plus do tej postaci, jest to, że był on w serii dość długo. Po prostu. Widzowie zdążyli go polubić, pokazał sporo, jest bardzo fajny, ale jak dla mnie zasługuje co najwyżej na miejsce 10. Otrzymał około 1000 głosów, co dało 44%. Garę jako antagonistę możemy uwzględniać tylko przez kilkadziesiąt odcinków i z racji, że nie miał jednej walki trwającej kilkanaście odcinków jak Sasori, tylko kilka i w każdej pokazał coś badasowego, daje mu to ostrego kopa, na tyle dużego, że spora część oglądających tęskni za tym złym, okrutnym Garą i dla nich pomyłką było jego nawrócenie się. Ja postawiłbym Garę nawet wyżej, bo na 5. miejscu. Po pierwsze jego wygląd, gurda, czerwone włosy, znak na czole, to dodaje mu charakteru. Po drugie właśnie to jego zło, chęć zabijania, to było naprawdę dobre. No i po trzecie jego historia, która to wszystko uzasadnia. No czego chcieć więcej? W sumie od tej postaci można każdą kolejną nazwać antagonistą idealnym, przez co mam tu na myśli to, że każdy z nich ma w sobie to coś i choć niektóre rzeczy mogą w historii się nie spinać, to pamięta się je w konkretny sposób. Przynajmniej ja tak mam.
otrzymał około 1100 głosów, co dało 44%. W przypadku tego starego dziada tak naprawdę nie dziwnym jest, że jest tak wysoko. Prawdopodobnie część osób, słysząc imię Danzo, od razu w głowie ma takie śmieć. I jest to uzasadnione, ale jednocześnie pokazuje, że Kishimoto wiedział, co robi. Postać Danzo jest śmieciem, bo miała być. Wygląda on zarówno strasznie zwyczajnie, ale ma też zakryte oko i rękę i póki nie wiemy, co tam się znajduje, to się zastanawiamy, ale po co? Co mu się stało? A gdy już wiemy, to jest takie, aha, okej. Pomimo, że miał on trochę dziur w logice, jest kontrowersyjny, to i tak bym go uznał za wcześniej wspomnianego antagonistę idealnego, bo szedł po trupach do celu, manipulował, bawił się życiem innych, no jest on w moich oczach tak dobrym antagonistą, że postawiłbym go na miejscu czwartym. Otrzymał około 1200 głosów, co dało 51%. Niektórzy pod odrzutankami pisali coś w stylu: ale dlaczego tak wysoko? Przecież nie jest on nawet antagonistą. I to nieprawda. Antagonista to przeciwnik głównego bohatera, a więc nim był przez jakiś czas. Nie znaczy to, że jest on zły czy dobry, jest po prostu po drugiej stronie, a w przypadku Itachiego był on zarówno po złej, jak i dobrej stronie, bo przez długi czas nie mieliśmy świadomości, że jest szpiegiem Konohy, jeśli możemy tak to nazwać. Ja uwielbiam Itachiego, ale stało się to dopiero po jego śmierci i wytłumaczeniu jego historii. Jednakże jako antagonista nie był aż tak dobry, by go stawiać na 5. pozycji. Ja go postawiłem na 7. Mniej więcej dlatego, że póki nie dawał po sobie poznać, że jest po dobrej stronie, to zmasakrował zarówno Sasuke, jak i Kakashiego. Otrzymał około 1100 głosów, co dało 53%. Powtórzę w sumie to, co mówiliśmy w podcaście. Jako antagonista w pierwszej serii Orochimaru był totalnym badassem, robiącym sobie dosłownie to, co chce i nikt nie był mu w stanie nawet zagrozić. Jego motywy były łatwe do zrozumienia i akceptowalne. To po prostu gościu, który chce wszystkiego i będzie do tego dążył, co by się nie działo. Jednak jako postać sypie się w Shippudenie. Staje się on jakiś taki miękki, opluty, mało znaczący, mało w nim antagonisty. Znowu, to zdanie nie jest poprawne, ale wiecie, o co chodzi. Nie zmienia to faktu, że pierwsza seria zrobiła na mnie i na was w jego przypadku tak duże wrażenie, że umieliście go na aż 4. miejscu, a ja na 6. Otrzymał około 1000 głosów, co dało 49%. Jeśli chodzi o Tobiego, to ja jak najbardziej się zgadzam z pozycją 3, sam go tam umieściłem. Jest on po pierwsze bardzo ważną postacią w historii, po drugie silną, no i był uber tajemniczy, naprawdę. Ciężko mi znaleźć w nim minusy, ale zanim zaczniecie wypisywać mi je w komentarzach, to musimy się dobrze zrozumieć. Dla mnie Tobi i Obito to dwie różne postaci. Tobi zaczyna się w momencie, gdy Obito zobaczył śmierć Rin, wtedy ześwirował i postanowił zmienić się, a wraca Obito w momencie rozwalenia maski. Obito na wojnie jest dla mnie średnią postacią, ale tak naprawdę słabą jako zarówno antagonista, jak i postać. Na pewno bym go nie zaliczył do tej lepszej połowy antagonistów. Natomiast Tobi to badass w cholerę. Śmieszek był antagonistą, bo oczywiście stał po drugiej stronie i także mi się podobał, no ale to był zabieg humorystyczno-tajemniczy i jak dla mnie git. Ale sam moment przestania śmieszkowania do dziś robi na mnie wrażenie i pokazuje: okej, to teraz już koniec żartów, podporządkujcie się. I tak właśnie było, bo chłop od tego momentu robił z przeciwnikami co chciał. Dał się złapać Kakashiemu i Yamato, żeby z nimi porozmawiać. Wparował sobie na szczyt 5 Kage, jakby byli po prostu nikim i powiedział, że będzie walczył z całym światem. Głupie, ale badassowy jak cholera. Otrzymał około 1300 głosów, co dało 57%. Ludzie dzielą się na dwa typy. Tacy, co kochają Madarę za siłę i tacy, co go kochają za ogół. Tych, co mówią inaczej, nikt nie słucha. W każdym razie Madara jest, jakby nie patrzeć, jednym z głównych antagonistów. Jest to połączenie zarówno Orochimaru, który chce po prostu wszystkiego i każdy ma mu się podporządkować, jak i Danzo, bo Madara manipuluje sobie innymi długofalowo, choć sam jest manipulowany, a do tego wszystkiego jest uber silny i można to poczuć. Nie ma on prawie słabych punktów, prócz chyba logiki, że bla bla bla, chce on zbawić świat i ma być piękny, ale umówmy się, Madara chciał się po prostu napierdzielać i za to jest uwielbiany. Do tego dokładamy świetnego aktora głosowego, gardzenie słabe uszami i patrzenie na innych z góry niczym Bóg.
Pomimo tego, że spłakał się po tym, jak nie został pierwszym Hokage, uważam, że jak najbardziej zasługuje na miejsce drugie. Otrzymał około 1000 głosów, co dało 43%. Pain wygrał z Madarą o 300 głosów, to naprawdę niewiele. Jednakże jak już mistrzowie dedukcji wiedzą, ja też umieściłem go na tej pozycji. Jest tu moim zdaniem ta sama sytuacja jak w przypadku Tobiego. Trzeba to rozgraniczyć na Paina i Nagato. Oczywiście można powiedzieć, że Obito to Tobi, ale jednak jest to inny wycinek osobowości tak naprawdę. I tak samo jest z Nagato i Painem. Moim zdaniem Pain nie miał słabych punktów. Każda ścieżka się wyróżniała, choć pierwsze skrzypce grała ta Tendo. Głos wyśmienity, zimne spojrzenie jest, ciekawy wygląd także, siła jak na ten moment w historii to potężna. No i do tego wszystkiego światopogląd, który moim zdaniem jest po prostu trafny i prawdziwszy niż siaba, jestem Naruto, a Sasuke to mój najlepszy przyjaciel, życie jest piękne, siła przyjaźni, ziom. Od dziś Pain ma dla wszystkich być najlepszym antagonistą, a jak nie, to wam nic nie zrobię, bo w sumie to tylko taki żart na koniec. Podsumowując, tak jak często było mówione, Kishimoto umie pisać antagonistów. W kilku przypadkach nie jest to prawda, ale z tych 24, których dziś przedstawiłem, 18 zaliczyłbym jako tych dobrych antagonistów. Niektórych bardziej, niektórych mniej, niektórych niestety w różnych momentach, tak jak Orochimaru, który w pierwszej serii był kocurem totalnym, ale w Shippudenie to już nie za bardzo. No i to tyle w tym krótkim odcineczku. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!